Chcę, żebyśmy po tym, czego wysłuchamy dzisiaj, zrobili sobie jakieś postanowienia noworoczne, żebyśmy wytyczyli sobie jakiś cel przed nami, który chcielibyśmy końcem 2019 roku osiągnąć. Kiedyś mówiono mi, że jeżeli rolnik chce mieć taką równą bruzdę, jeżeli orze pole, to nie może patrzeć sobie albo koniowi, który ciągnie pług, pod nogi. Musi patrzeć na cel swojej podróży, a więc na drugi koniec pola. Musi się tam uchwycić jednego punktu i wtedy idzie prosto w tamtą stronę. I tak trochę w naszym duchowym życiu. Jeżeli patrzymy tylko pod nogi, jeżeli żyjemy tylko dniem dzisiejszym, to właśnie ta bruzda naszego życia, ona jest taka zakręcona. Wtedy niekoniecznie jesteśmy dobrym świadectwem. Wtedy niekoniecznie przynosimy chwałę naszemu Panu Jezusowi. Ale jeżeli patrzymy daleko do przodu, całkiem niedawno zostaliśmy, czy byliśmy zachęcani do tego, żeby oczy podnosić ku górze, skąd nadchodzi pomoc, a więc daleko, a więc tam, gdzie siedzi nasz Zbawca, Mesjasz, nasz Odkupiciel, ten, który pewnego dnia chce przyjść po nas, ale chce, żebyśmy byli gotowi, chce, żebyśmy nie żyli byle jak, chce, żebyśmy nie byli jak ten świat, chce też, żebyśmy nie musieli sobie jako przykład dawać ludzi z tego świata. Muszę powiedzieć, jak za każdym razem, przez wszystkie lata, jak jadę gdzieś samochodem w Boże Narodzenie i patrzę, że pod wszystkimi kościołami parkingi pękają w szwach, a zbory borykają się ciągle z tym, że ciągle kogoś nie ma, ciągle kogoś nie ma. To sobie myślę, Panie Jezu, w tym jednym względzie bym chciał, żebyśmy trochę jak ci ludzie, nie? Żeby coś było dla nas ważne, żebyśmy mieli takie jasno określone priorytety w naszym życiu. Oczywiście nie to jest priorytetem, żeby dwa razy w roku wszyscy przyszli na nabożeństwo. Myślę, jako wierzący ludzie, po latach wiary, wiemy, o co chodzi. A ufam, że po dzisiejszym nabożeństwie jeszcze bardziej będziemy wiedzieć. Ten tekst, który jest wypisany, to urywek z 12 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. To, co widzimy na ścianie, to jest końcówka wiersza 16. Wiersz 17 i 18. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły. A większe zbuduję i zgromadzę tam wszystkie zboże moje i dobra moje. I to jest ten tekst, który mamy wypisany na ścianie. I na chwilę przy tym będziemy chcieli zostać, a potem spróbujemy popatrzeć trochę szerzej. I kilka rzeczy, które widzimy tu na pierwszy rzut oka w tej historii. Człowiekowi pole obrodziło jak nigdy do tej pory. I oczywiście, jeżeli czegoś nam przybywa, to raczej nie traktujemy tego jako zmartwienie. Gdyby do kogoś z nas przyszedł szef i powiedział, no przykro mi, ale od jutra będzie zarabiał o 2000 więcej, myślę, że szczególnie byśmy się nie zmartwili. Nawet jest takie powiedzonko w tym świecie, od przybytku głowa nie boli. A więc z jednej strony tego człowieka głowa nie powinna boleć,
pomnożyło mu się po raz kolejny. Natomiast mówię o tym, dlatego że my gdzieś tam, oczywiście mamy z tyłu głowy to, co gdzieś tam dalej jest napisane. Większość z nas w miarę dobrze zna Biblię i już tam się dopatrujemy do tego wiersza, gdzie jest napisane o głupi. I tak się zastanawiamy, co jest głupiego w tym, co robi ten człowiek, co mówi ten człowiek. Myślę sobie tak. Człowiek, który ma pojęcie o biznesie, nie? Ta historia mówi nam o tym, że pewnemu bogaczowi, to nawet nie był człowiek, który miał trochę więcej niż inni, ale Biblia mówi pewnemu bogaczowi. A więc ten bogacz już wiele razy doświadczał tego, że mu się powiodło, że mu się powiodło, że mu się powiodło. I zrobiłem się tak, gdybym był w jego skórze, zrobiłbym inaczej? Pomyślmy przez chwilę, czy to, że postanowił zburzyć stare, małe stodoły, a w to miejsce postawić nowe, takie, no nie widać tego na tym obrazku, ale oczami wyobraźni powiększmy tą nową stodołę ileś tam razy. Co jest nierozsądnego w tym, co zrobił? Myślę sobie, chyba bym zrobił tak samo. No niektórzy to uważają, że ja na pewno bym zrobił tak samo, nie? Teściowa mi powiedziała w te święta, odkąd przyszedłeś do naszej rodziny, to cały czas budujesz. Co jest złego w budowaniu? Co jest złego w decyzji biznesmena, żeby wtedy, kiedy nie mieści się to w starych, mniejszych stodołach, żeby zbudować większe? Mógł sobie pomyśleć, Panie Boże, tak pobłogosławiłeś. No nie mogę tego zostawić na polu, żeby zniszczało. Zastanawiam się, co jest niewłaściwego w tej decyzji. Dlaczego widzimy tego człowieka jako skrytykowanego po tym wszystkim, co zrobił i co się wydarzyło? I tak, kiedy czytałem tę historię, wiele razy patrzyłem na tę historię, mam wrażenie, wnikliwie. To sobie myślałem tak. A może można było inaczej? Oczywiście, gdzieś tam podążam za jego sposobem myślenia. Oczywiście, widzę to jako coś właściwego, że jeżeli już pole obrodziło, to trzeba się zatroszczyć o to, żeby to nie zniszczało. Ale mógł powiedzieć tak. Panie Jezu, już tyle lat tak bardzo, bardzo mi błogosławisz. Nie tylko już mam więcej niż inni. Nie tylko już jestem bogaty. Jestem bogaczem. I ty znowu mi tak pobłogosławiłeś. Już nie mam tego, gdzie pomieścić. Panie Jezu, Twoje słowo uczy mnie tego, że kiedy żyję sobie normalnie, to jako taki Hebrajczyk z Hebrajczyków powinienem oddawać dziesięcinę. Ale tak sobie myślę, Panie Jezu, że skoro mam już tak dużo i pobłogosławiłeś mi tak bardzo, to może zrobimy w tym roku inaczej. Ja sobie zostawię dziesięcinę, a tobie oddam 90%. I to będzie taki hymn uwielbienia dla ciebie, taki hymn wdzięczności, który płynie z duszy. Bo jaki miałem wpływ na to, co się urodziło? Przecież rolnik może wyjechać na pole
i zorać to pole wzdłuż i w poprzek 34 razy, a potem dobrze wybronować, a wcześniej jeszcze lepiej wynawozić. I mógłby nie spać po nocach i mógłby robić, co by tylko chciał. I Biblia uczy nas tego, że jeżeli Pan Bóg powiedział kiedyś do Józefa w Starym Testamencie, bardziej do Faraona przez Józefa, teraz będzie 7 lat obfitości w ziemi egipskiej. Coś się zmieniło? Nic. Bóg powiedział i stało się. A potem Bóg powiedział w proroczym słowie przez Józefa do Faraona, a potem nastanie 7 lat głodu, jakiego ziemia nie znała do tej pory. I Faraon mógł powiedzieć tak: w żadnego ich Boga hebrajskiego nie wierzę, no ale skoro już mi chce dać te 7 lat obfitości, niech da, no nie mam nic przeciwko obfitości, ale na żadne 7 lat głodu w mojej ziemi egipskiej się nie godzę. To ja jestem faraonem tej ziemi. I nikt mi nie będzie decydował o tym, że tu będzie jakieś 7 lat głodu. I co by się stało, gdyby faraon tak powiedział? No my wszyscy dobrze wiemy. Przyszłoby 7 lat głodu, bo usta Pana tak powiedziały. I w tej historii dzisiejszej, gdyby ten dobry rolnik zorał tą ziemię 34 razy wzdłuż i w poprzek i zrobił wszystko najlepiej, jak się da, to wystarczy, że proporcje wody i słońca są niesprzyjające. A więc dużo słońca, mało wody, nie ma urodzaju. Dużo wody, mało słońca, nie ma urodzaju. Albo po prostu Bóg powiedział, nie ma urodzaju. A więc ten rolnik dobrze wie, że tak naprawdę zrobił to, co robił każdego roku. Nic więcej. Nic więcej go to nie kosztowało. On nie wysypał więcej nawozu, on nie wysypał więcej zboża, on nie poświęcił więcej godzin. Biblia mówi, co masz, czego byś nie otrzymał. Dlatego sobie myślę, że byłoby fajnie. Tak bym z radością przeczytał tą historię, gdyby... No znacie moje opowieści o moich scenariuszach. Ja mam ciągle jakieś scenariusze. I tu ten bym wpisał. Wychodzi rolnik i mówi, kochany Panie Jezu, no tak jak powiedziałem, nie? Czyli tym razem dziesięcinę sobie zostawiam, 90% dla chwały Twojego Królestwa. Niech służy, niech głodni będą nakarmieni, niech ewangelizacje będą zaopatrzone, niech obozy będą pełne dzieci, niech rośnie Twoje Królestwo dla Twojej chwały. W ogóle ta historia wzięła się w Biblii z dziwnego powodu. Pan Jezus idzie i naucza. Strzeżcie się obłudy. Gdyby teraz któryś świadek Jehowy słuchał tego kazania, niech zwróci uwagę. Bójcie się tego, który może duszę wysłać do piekła. Przez wszystkie lata, jak się z nimi spotykam, to mówią, że piekła nie ma, a Pan Jezus mówi, że piekło jest. Nie wiem, czy zastanawiamy się, kto ma rację, chyba nie. I nagle przy tym wielkim nauczaniu Pana Jezusa na różne tematy wychodzi człowiek z tłumu, nie tak ni z gruszki, ni pietruszki, mówi, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. Bo dostaliśmy spadek, ale coś poszło według moich wyobrażeń nie tak. I teraz Pan Jezus oczywiście odnosi się do tego, mówi, no ale
kto mnie ustanowił rozliczeńcą między wami? To jest wasz problem, żeby się dogadać. Macie Biblię, czytajcie, co tam jest napisane, ale żeby ci ludzie mieli jakiś punkt odniesienia, od którego mogą zacząć w tej historii, Pan Jezus powiedział tak, 15 wiersz. Baczcie, to słowo baczcie, ono nie zawsze w każdej wypowiedzi Pana Jezusa jest użyte. Jeżeli Pan Jezus mówi baczcie, albo mówi zaprawdę, zaprawdę, to są te chwile, to są te momenty, kiedy Pan Jezus naprawdę chce coś podkreślić i coś ważnego powiedzieć. Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Naprawdę? To czemu wszyscy za tymi dobrami tak biegają? Jeżeli od tego nasze życie nie zależy, to dlaczego wszyscy chcą mieć, mieć, mieć? My oczywiście nie możemy mylić tych naszych normalnych życiowych potrzeb od chęci bogacenia się, bo to są dwie różne rzeczy. I oczywiście to Pan Jezus nas nauczył modlić się: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To dobrze, że mamy co jeść. To dobrze, że mamy gdzie mieszkać. To dobrze, że nasze mieszkania są ciepłe i że nie brakuje nam tych podstawowych rzeczy do życia. Natomiast Pan Jezus mówi do tych ludzi, żeby nie biegać. Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Chciwość to jest coś innego niż potrzeby dnia codziennego. I kończy ten wiersz zdaniem, bo nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie, no ale nam się często wydaje, że zależy, przynajmniej do jakiegoś stopnia zależy. No bo kiedy patrzymy na bogatych ludzi i tu jakieś fajne wczasy, tam jakiś rejs statkiem, tam dom okazały, ogród zadbany, czterech ogródników, tamto, siamto, jeszcze coś innego. Panie Jezu, czy aby na pewno to miałeś na myśli, że nie od obfitości dóbr zależy nasze życie? No przecież poniekąd zależy. Natomiast nacisk Pan Jezus kładzie na to słowo: wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. I z tego względu ta historia, którą czytaliśmy tutaj, to jest tak naprawdę przypowieść. Pan Jezus daje nam jakiś obraz i na bazie tego obrazu chce nas czegoś nauczyć, żebyśmy w 2019 roku niekoniecznie popełniali te błędy, które popełnialiśmy w 2018. Gdyby ta historia była historią tylko z tych słów, które tutaj na slajdzie są zapisane, to byśmy powiedzieli, no nie ma w tym nic niewłaściwego. Dobrze, że mądry jest mądry. Dobrze, że rolnik dba o swoje plony, żeby z nim zgniły na polu. Natomiast Pan Jezus, myśląc o tej historii, właściwie opowiadając tą historię, bo Pan Jezus tą historię wymyślił na tą właśnie okoliczność, Pan Jezus ma na myśli i to, co przeczytaliśmy w 15 wierszu, i to, czego jeszcze nie przeczytaliśmy w 19 wierszu. A to jest bardzo istotna, integralna część całej tej historii. I ten bogaty człowiek, którego moglibyśmy pochwalić za to, że nie chce, żeby plony się zmarnowały, że patrzy szerzej, że patrzy dalej. Mówi w następnym wierszu tak. I powiem do duszy swojej. Duszo, masz wiele dóbr, złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Słowo o głupi przychodzi dopiero w tym momencie.
gdzie kiedy czytam te zdania, moich plonów, moje stodoły, moje zboże, moje dobra. Macie jakieś skojarzenia z tym? Z tą wypowiedzią? Pierwsza księga Samuela, 25 rozdział, wiersz 11. Czytamy tak. Mamże wziąć mój chleb i moje wino i moje mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzygaczy i oddać mężom, o których nie wiem skąd są? Czy nie brzmi to podobnie, ta nowotestamentowa historia z tym, co już czytaliśmy kiedyś dawno z życia Nabala? Moje. Duszo, masz wiele dóbr na wiele lat. I to jest ta myśl, która w tej historii nie podoba się Panu Jezusowi. Ja myślę, że gdyby ta historia zakończyła się według mojego scenariusza, to Pan Jezus by powiedział: dobrze, sługo dobry i wierny. Umiesz się dzielić, umiesz się troszczyć o Kościół, umiesz patrzeć szerzej, wiesz, że i tak masz dużo za dużo. Dobrze, że twoje serce nie jest chciwe. Biblia mówi: wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, bo nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Wiecie, że ci najbogatsi ludzie na świecie to są prawie zawsze najbardziej nieszczęśliwi ludzie na świecie? Że to właśnie tam jest najwięcej zniszczenia, to właśnie tam jest najwięcej rozwodów, to właśnie tam jest najwięcej bólu, łez, tragedii, narkotyków, alkoholu. Wiecie, Pan Jezus naprawdę wie, co mówi, jeżeli mówi: nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I tak Pan Jezus uczy nas. Tak się módlcie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I my modlimy się o to, żebyśmy mogli żyć normalnie, godnie, jak ludzie. Nawet na wieczorze starych pieśni jedną taką pieśń mieliśmy. Bardzo mi się podoba ta pieśń. Ciągle i słucham naokoło. Ale wystrzegajcie się chciwości. I zanim Pan Jezus w tej historii mówi o Nabalu nowotestamentowy, tej nocy upomną się o twoją duszę. Widzę to słowo głupi i to słowo Nabal. To samo słowo. Nabal po polsku to głupi. I ci ludzie w tej historii jednej i drugiej są bardzo podobni. Ale to, co Pan Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć, to, żebyśmy w naszym myśleniu nie byli trochę do nich podobni. Tak, ja wiem, że tych zer u nich było sporo więcej i u Nabala, i w dzisiejszej historii. Na tych kontach tych zer tam naprawdę było sporo. Natomiast myślenia niewłaściwego, bycia chciwym w sercu, może też nie uniknąć ktoś, kto tych zer ma niekoniecznie tak dużo. I dlatego Pan Jezus, jak przyszedł na tą ziemię, to powiedział: zmieńcie swoje myślenie, bo przybliżyło się Królestwo Boże. I zmienić swoje myślenie też dotyczyło przywiązania naszych serc do dóbr ziemskich tego świata. Bo okazuje się, i Pan Jezus już to wiedział, że nie od obfitości dóbr zależy nasze życie. A poza tym weszliśmy w Nowy Testament i naszym celem ludzi nowotestamentowych jest coś innego niż było kiedyś. Jest coś innego niż było w Starym Testamencie.
Pan Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A my jesteśmy na tej ziemi Jego przedłużonym ramieniem. My jesteśmy Jego ustami, rękami i nogami. I tam, gdzie On chce mówić, posyła nas. I tam, gdzie chce iść, posyła nas. I tam, gdzie chce coś dać albo coś zabrać, jeżeli trzeba, posyła nas. To, co powiedział bogaty człowiek z dzisiejszej historii. Moje plony, moje stodoły, moje zboże, moje dobra, moje bogactwo, moje. A Bóg mówi, ale co masz, czego nie otrzymałeś? Co mógł zrobić ten rolnik, żeby to pole tak obficie obrodziło? Przecież nie zrobił nic więcej niż w każdym poprzednim roku. Zorał tak samo, wybronował tak samo, nawoził tak samo, zboża nasypał tyle samo, nic się nie zmieniło. Ale Bóg dał. Pan Bóg dał słońce, Pan Bóg dał wodę w odpowiedniej proporcji, bo to jest takie ważne w tej historii. I na tą odpowiednią proporcję ani ty, ani ja żadnego wpływu nie mamy. I teraz, jak Pan Jezus przyszedł na ten świat i powiedział, przynoszę nowe królestwo, nową rzeczywistość, nowy sposób myślenia, to też ludzi uczył nowego stosunku do wszystkiego, co posiadamy. Nie tylko do pieniędzy, do wszystkiego, co posiadamy. A więc chce nas wyzwolić z tego myślenia. Moje. Bo co masz, czego nie utrzymałeś? To po pierwsze. A po drugie, to najważniejsze, co chcemy dzisiaj sobie powiedzieć. To, co masz, zostało ci pożyczone. Pan Bóg powierzył to w twoje ręce, żebyś tym zarządzał przez pewien okres czasu. A czym dokładnie? Wszystkim. Mężu, jeżeli masz żonę, to została ci wypożyczona na kilkadziesiąt lat. A ty masz dobrze zarządzać tym, co Pan Bóg ci powierzył. Nie myśl sobie, że to jest twoja własność. Nie myśl sobie, że możesz robić, co ci się podoba. Została ci wypożyczona. Nie, ona jest moja, ona jest dla mnie. Ja na ślubnym kobiercu musiałem 200 zł w gotówce zapłacić za swoją. Tak mi się wydawało. A Biblia mówi, wszystko, co masz, jest pożyczone. Wiecie, kiedy pojawił się problem wdów, heleniści się tak burzyli, że ich wdowy nie są zaopatrzone, trzeba było diakonów powołać w kościele. To były bardzo wyraźne kryteria postawione, która wdowa może być tą wdową, która zostanie objęta pomocą kościoła. I tam ciekawą rzecz przeczytałem. No bo ci wszyscy mężowie też sobie myśleli, no ona jest moja dla mnie, po to, żeby moim domem się zajmowała, moimi dziećmi się zajmowała, żeby dla mnie obiad gotowała, żeby moje mieszkanie sprzątała, bo ona jest moja. Tam jest napisane, na listę wdów może być wciągnięta wdowa, która to dzieci wychowała, świętym nogi umywała. Wiem, przecież ona miała swojego męża. Świętym nogi umywała. No dzisiaj my sobie nie żyjemy w Izraelu, nie umywamy sobie nóg. Ale gdyby ta lista wdów dzisiaj była robiona, to może na listę wdów by trzeba było wciągnąć tych, która gości zborowych przyjmowała, albo coś tam. Wszystko, co masz. I musimy pamiętać o tym, że w drugą stronę to tak samo działa.
Jeżeli jesteś żoną i masz swojego męża, to on ci został wypożyczony na jakiś czas. I dlatego Elżbieta, wtedy kiedy, mamy to na świeżo, Zachariasz wrócił ze świątyni i nie było go dziwnie długo. Zdarzyło się coś, co mu się wcześniej nigdy nie zdarzyło. Był tam tak długo. I kiedy otworzył drzwi, to Elżbieta mówi: chłopie, gdzie byłeś? Tyle rzeczy do zrobienia. Boże Narodzenie się zbliża. Co było to, tamto, zakupy? Gdzie byłeś? Nie wiesz, jak długo możesz w tej świątyni siedzieć? Kochani, tam dusze potrzebowały modlitwy, zbawienia, pomocy. Ale co mnie to obchodzi? Taką Elżbietę znamy z Biblii? To zupełnie inna postać. To zupełnie ktoś inny. Ona wie, nie wiem, czy ktoś fizycznie, werbalnie jej to powiedział, ale ona wie, że on jej został wypożyczony na jakiś czas. On nie jest jej własnością. Również twoje dzieci. Na jeszcze krótszy czas niż mąż czy żona. Zostały ci wypożyczone. Pan Bóg takie szafarstwo włożył w twoje ręce. Powiedział rodzicom: macie tu coś cennego, fajnego, wartościowego. Opiekujcie się. Ale pamiętajcie, macie tylko 20 lat. Opiekujcie się nim. Najlepiej jak potraficie. Potem zostanie wam to szafarstwo zabrane. Aż przyjdzie dzień, kiedy rozliczycie się z tego, co zrobiliście. Twoje mieszkanie czy dom to moje mieszkanie. Ja decyduję o tym, kto tam wejdzie, a kto tam nigdy nie wejdzie. Zostało ci pożyczone na jakiś czas. Nawet niekoniecznie do końca życia. Jako szafarstwo. Pytanie brzmi, czy ty mówisz: czy mam wziąć moje mięso, mój chleb, które było przygotowane dla moich postrzygaczy? A jego imię brzmi wtedy Nabal. I ten Nabal nowotestamentowy myśli tak samo. To jest moje, 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 moje. Tymi ręcoma, wielu ludzi mówiło mi w moim życiu. Jakimi ręcoma? Przecież gdyby nie przyszło słońce i deszcz we właściwej proporcji, nic by na tym polu nie urosło. Gdyby Pan Bóg nie dał ci zdrowia i sił, nie zarobiłbyś tych swoich pieniędzy. Wszystko, co masz, jest ci wypożyczone. A tak naprawdę powierzone po to, żebyś tym szafował. Znacie tę historię? Jest więcej w Nowym Testamencie. Pan Jezus przychodzi i mówi: tu macie, zarządzajcie winnicą, czymś tam. Wszyscy czymś tam zarządzamy. Ale musimy pamiętać, że ten mój dom to nie jest mój dom. On został mi wypożyczony na jakiś czas. I jakie Królestwo Boże ma dział w moim mieszkaniu, w tym, co robi moja żona, w tym, co robią moje dzieci. Muszę sobie zadać pytanie. A z samochodem myślisz, że jest inaczej? To jest coś, czym masz szafować. Pan Bóg dał ci ten samochód na jakiś czas. A pewnego dnia zapyta, oprócz tego, że go używałeś do swoich potrzeb, jak on służył Kościołowi? Ilu ludzi zawiózł na ewangelizację, albo przywiózł do zboru, albo babcię zawiózł na nabożeństwo? Ilu ludzi skorzystało z tego szafarstwa? I tak moglibyśmy wymienić każdą jedną rzecz w naszym życiu.
jest ci pożyczona na jakiś czas. I pewnego dnia Pan Bóg powie: przyjdźcie rozliczyć się ze swojego szafarstwa. I jednym powie: dobrze, sługo dobry i wierny. A inni niestety usłyszą te straszne słowa: idźcie ode mnie precz. Ostatni wiersz tej historii mówi tak: tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Ale powiesz: no ale dla kogo mam gromadzić? Przecież już mówiliśmy, do tymi ręcoma, nie? Tak będzie z... Popatrzcie na to słowo będzie. Często w takich miejscach jak to ludzie gdzieś tam sobie dokładają: tak być może będzie, albo no prawdopodobnie to już rzadziej wstawione w tym miejscu słowo. Ale tu nie jest: może będzie, prawdopodobnie będzie. Tu jest napisane: tak będzie. Będzie. Czyli jak? Tak, czyli jak? No wiersz 20. Głupcze, tej nocy zażądają twojej duszy. Nawet twoje. To nie to, że mąż czy żona zostali ci powierzeni na jakiś czas. To nawet na swoje życie nie masz żadnego wpływu. Odchodzą ludzie starsi, i odchodzą ludzie młodzi. I z tego wiersza 20 dowiadujemy się, że ten człowiek mógł żyć jeszcze wiele lat, mógł służyć, być szczęśliwy i być błogosławieństwem. Natomiast wyrok zapadł z powodu jego złych decyzji, wyborów i niewłaściwego myślenia. Jego niewłaściwe myślenie brzmi: moje, 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 dla mnie. I to jest napisane: tak będzie, to jest pierwsze. Nie może się zdarzyć, nie może będzie, ale Pan Jezus mówi: tak będzie. To po pierwsze. A drugie słowo: z każdym. Nie. Z prawie każdym. Może prawie każdym, niekoniecznie każdym. Nie, tu jest napisane: z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Dlaczego Pan Jezus to mówi? Musimy wrócić do kazania na górze. Znowu to, co tu jest napisane w kazaniu na górze. W ogóle wiele rzeczy z kazania na górze, i nie tylko, ludzie odbierają: byłoby dobrze, najlepiej by było, no najlepiej by było, gdybyśmy nie opuszczali społecznych zgromadzeń, najlepiej by było, gdybyśmy nie kradli, najlepiej by było, gdybyśmy nie zabijali, nie cudzoziemców. Tam nigdzie nie jest napisane, że byłoby fajnie albo najlepiej, ale jest napisane: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie opuszczaj, nie rób tego, tamtego. I jeszcze jedno, 6:19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Pytam się, czy to nie jest inne niż każde inne nie? Pan Jezus mówi: nie gromadźcie sobie skarbów
na ziemi? Bo tak naprawdę wcale nie od skarbów zależy czyjeś życie. Wiecie, że wielu biednych ludzi na tym świecie są ludzie dużo szczęśliwsi niż ci, którzy mają miliony i trzęsą całym światem. Pan Jezus naprawdę wiedział coś na ten temat. Nikt lepiej nie zna człowieka i ludzkiej duszy niż Pan Jezus. A więc mówi, to jest kazanie na górze. To jest dalsza część kazania na górze. Pan Jezus przyszedł na tą ziemię i kazanie na górze to jest jego przesłanie, to co przyniósł, to inne, to wszystko nowe, co przyniósł na ten świat, to wszystko inne niż w Starym Testamencie. Mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, bo tu albo mole zniszczą, jeżeli samochód to rdza zniszczy, złodzieje kradną, banki bankrutują, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza, ani złodzieje nie mają wpływu. Albowiem gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Tak będzie z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie. A więc to, co jest nowe w Nowym Testamencie, to, że my już więcej nie żyjemy dla samych siebie. Stare rzeczy przeminęły. Pan Jezus przychodzi i mówi, zmieńcie swoje myślenie, bo przybliżyło się Królestwo Boże. I mówi to do Żydów, dla których bogactwo zawsze było czymś ważnym i wcale niekoniecznie grzesznym, ale Pan Jezus i tak mówi do nich, zmieńcie swoje myślenie. Bo przybliżyło się Królestwo Boże. Teraz już nie szukamy rzeczy tego świata. Teraz nie żyjemy dla rzeczy tego świata. Ja nie mówię o tym, że my nie możemy mieć jedzenia w lodówce, że my nie możemy mieć węgla w piwie. Nie, to nie o to chodzi. Pan Jezus mówi, gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. I mówi, jeżeli bogactwo się mnoży, to jest bardzo ważny wiersz, jeżeli bogactwo się mnoży, to niekoniecznie musi być tragedia. Wiecie, co z tragedią? Tam jest napisane, nie lgnijcie do niego sercem. I tragedią jest to, że jeżeli ono już się pomnoży, że moje serce przylgnie do tego. A to nowe myślenie, zmieńcie swoje myślenie, bo przybliżyło się Królestwo Boże. To nowe myślenie, to jest wszystko, co masz, jest ci pożyczone. Jesteś szafarzem dla tych rzeczy. Jeżeli masz męża, on został ci powierzony na jakiś czas. I ty masz zadbać o to, żeby miał wszystkie warunki do tego, żeby mógł jak najlepiej służyć Bogu. Jeżeli masz żonę, to chodzi dokładnie o to samo. Ona jest nie tylko dla ciebie. Ona jest też dla zborowych gości, którzy przyjadą i trzeba im ugotować obiad. Ona jest też dla innych służb, które są w kościele. I tak samo twój dom, twój samochód, twoje pieniądze i każda inna rzecz. I jeżeli to zrozumiecie, Pan Jezus mówi, błogosławieni jesteście. Błogosławieni jesteście. Jeżeli bogactwo się mnoży, kto pomnożył bogactwo tego bogacza? Kto spowodował? Czy on miał wpływ na to, że pole tak obficie obrodziło? Nie, to nie było problem w tym, że mu obrodziło. Problem jest w tym, że jego egoizm tego dnia sięgnął zenitu i powiedział, duszo, masz wiele dóbr na wiele lat, a reszta świata zupełnie mnie nie obchodzi. Pan mówi, ale jesteś tylko szafarzem tych rzeczy. Trzeba było posłuchać tego faceta z Ruptawy z tym jego scenariuszem. Zobaczyłbyś, co by się wydarzyło. A teraz postanowienia noworoczne. Czy coś się powinno zmienić w naszym życiu? W naszym myśleniu? Czy coś się powinno zmienić w moim życiu, jeżeli chodzi o mój stosunek do mojej żony? Niech to będzie postanowieniem noworocznym.
coś się powinno zmienić w twoim życiu w stosunku do twojego męża? Niech to będzie twoim postanowieniem noworocznym. A może w stosunku do dzieci? A może twój samochód, to jest tylko twój samochód? A Pan Jezus mówi, ale co masz, czego byś nie otrzymał? To jest powierzone ci szafarstwo. Masz tylko dobrze tego używać. Tak, dla twojej rodziny też, ale przede wszystkim Królestwo Boże. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Biblia mówi, a resztę inne to Pan Bóg się zatroszczy. Czy twój dom przez te wszystkie lata do tej pory, czy to jest tylko twój dom? Pan Jezus dzisiaj powiedział, on ci został wypożyczony na jakiś czas, niekoniecznie do śmierci. Myśmy jakiś czas temu zbierali pieniądze dla pastora, któremu dom się spalił. Masz dom, wydaje ci się, że na wieki. Niekoniecznie do końca twojego życia. To dotyczy każdej rzeczy, która przez Boga została nam na jakiś czas wypożyczona. Oczywiście tych postanowień noworocznych moglibyśmy robić wiele, każdy inne. Ja ostatnio miałem taki pomysł, żeby wśród tych komuś, nie sobie, zasugerować takie postanowienie noworoczne, żeby od nowego roku nie oglądać filmów, telewizji wieczorem, w sobotę, bo potem ludzie śpią na nabożeństwie, bo za późno spać poszli. Też by było dobre postanowienie noworoczne. Wiecie, nie da się robić postanowień noworocznych dla czyjegoś życia. Choć to byśmy robili najchętniej, bo to jest najłatwiej. Natomiast myślę, że po tym, co Pan Bóg nam pokazał dzisiaj w tym tekście i może niektórym powiedział, nigdy w ten sposób nie myśleli, niektórym tylko przypomniał, wszystko, co masz, jest ci wypożyczone, jest ci powierzone jako szafarstwo na pewien czas. I moją modlitwą będzie, Panie, pomóż mi na nowo zweryfikować, przewartościować, przemyśleć te rzeczy, pamiętając, że nic z tych rzeczy nie jest moje. Nawet moje życie nie jest moje. Kiedyś je oddałem Panu Jezusowi, już jest Jego. Niech Pan Bóg pobłogosławi swoje słowo, nasze myśli, żebyśmy w 2019 roku, jeżeli się skończy i Pan Bóg da nam go przeżyć, byśmy zaczęli tłumnie wychodzić i mówili, zmieniłem swoje myślenie. To się zmieniło, to się zmieniło, to się zmieniło. I Pan Bóg naprawdę jest